Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w końcu obiecany odcinek, o który już od dłuższego czasu prosicie, co można u nas w naszym gospodarstwie nabyć, zakupić. Ale zanim przejdę do tego odcinka, to chciałam Wam wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia, które pod ostatnimi filmami przesyłacie dla rodziców w związku z ich jubileuszem. Także ja tutaj jeszcze raz dziękuję. I słuchajcie, kochani, nie odpisuję na komentarze. Nie mam po prostu na to czasu, jak tych komentarzy było tylko kilka. To miałam tego czasu więcej i odpisywałam. Teraz jest dużo SMS-ów, dosyć dużo telefonów i te komentarze zostają bez odpowiedzi. Wiem, że są osoby, które dopytują, dlaczego nie odpisuję na komentarze, dlaczego komuś przypiłam serduszko, a komuś nie. To nie jest tak, bo jeżeli ja wstawiam film dzisiaj, mam wieczorem czas, wszystkie bieżące komentarze sobie przeczytam, dam serduszko, ale już drugiego dnia, trzeciego nie wchodzę pod ten film, więc tych komentarzy nie zawsze przeczytam, te komentarze nie zawsze przeczytam, więc nie daję serduszka. Także nie gniewajcie się tutaj i kwestia usuwania komentarzy. Ja usuwam komentarze wulgarne i obraźliwe. Te komentarze usuwam osobiście ja bądź moi moderatorzy, których ustanowiłam sobie na kanale, usuwać właśnie wulgaryzm, kiedy ja nie kontroluję tego, powiedzmy, kanału, bo nie mam czasu. I też dużo komentarzy usuwa YouTube. Jeżeli jest za dużo tych komentarzy, on nie nadąża przetwarzać. Nie wiem dlaczego, część jest po prostu przez YouTube odrzucona, czy to są negatywne, czy pozytywne. Także taka sytuacja tutaj z tym jest i chciałam to na samym początku wyjaśnić. No i pozdrawiam Was wszystkich, no bo tak naprawdę no dzięki tutaj Wam jestem ja i no jesteście taką, można powiedzieć, wielką YouTube'ową rodziną na odległość. Często właśnie zadajecie pytania, czy mam jakiś sklepik internetowy, stronę, gdzie można te nasze produkty zobaczyć. Nie, nic takiego nie mamy, z tego względu, że jest nam to po prostu niepotrzebne, bo te produkty wszystkie schodzą i są produkty, które w większości można nabyć tylko i wyłącznie osobiście tutaj u nas w gospodarstwie. I są one sezonowe, są produkty, które wykonujemy na przykład zimą, bo w lecie nie mamy na to czasu, a są takie, które są dostępne w lecie, bo jesienią, zimą już ich później po prostu nie ma. No i co można tutaj nabyć? No jajka oczywiście są podstawą tutaj w naszym gospodarstwie, ale są one tylko do odbioru osobistego. Są jajka normalne i takie niebieskawe, bo taką rasę kur mamy, także są jajka. Jest miód, który też już dawno nam się skończył, nie mamy go już obecnie na sprzedaż, jest on tylko sezonowo po wybraniu z pasieki. Są gatunki takie, jakie przyniosą nam w danym roku pszczoły. W tym roku kilka gatunków żeśmy mieli, ale poszedł miód dosyć szybko, także miodu już nie mam. Suszymy też owoce i warzywa. Owoce też już się skończyły, na chwilę obecną nie mam. Są dostępne w sezonie warzywa surowe, prosto z pola, które też wysyłam i odbiór również osobisty. Teraz są dostępne już w zasadzie końcówka. Muszę poprzeważać, powysyłać to, co jest zamówione i zobaczę, czy ewentualnie jeszcze zostały, bo robimy też wegetę, coś tak jak ja mówiłam, łyżeczka smaku i jarzynkę, tak one wyglądają. To jest z kurkumą takiej drobniejszej frakcji, to są podstawowe warzywa, marchewka, pietruszka, por, seler, natka, pietruszki, lubczyk. To jest właśnie podstawowa jarzynka. Tutaj jest wzbogacone już o suszoną cebulę, suszoną kapustę,
czosnek suszony, kurkumę. Także to jest coś w rodzaju takiej wegety, łyżeczki smaku. Czy to będzie jeszcze? Ciężko mi jest powiedzieć, bo muszę wysłać to, co już mam zamówione. Dostępne są również różnego rodzaju przetwory, które tutaj w gospodarstwie wytwarzam dla siebie. Nadmiar też gdzieś tam sprzedaję. Nie ma ich już dużo. Zostały też pojedyncze słoiki, wszystko zeszło. Maślaki w sosie pomidorowym, przecier pomidorowy dosyć gęsty. Jest on już taki praktycznie, można powiedzieć, pod koncentrat podchodzący. Fasolka do obiadu, kanie obsmażane, no i żurawina. Żurawiny jeszcze troszeczkę jest, tam jeszcze jest bodajże dżem z wiśni, ale to już tylko takie, można powiedzieć, końcówki. Na chwilę obecną są dostępne świeczki i tutaj mamy kilka rodzajów tych świeczek. Jest kilka rodzajów świeczek. Jest taka długa, prosta, kręcona. Prosta z pszczółką. Jest świeczka, ta co zawsze mówiłam, taka polska. Kłosy z makami. Jest świeczka wróżyczki, motyw różyczek. Kwiat róży. To jest chyba największa w sumie z tych świeczek. Tak wygląda kwiat róży. No i są gromnice. Teraz też robimy gromnicę. Gromnica jest dosyć duża, bo ma ona tutaj 5 cm średnicy i około 60 deko wosku. Są różne naklejki. Jest, powiedzmy, tutaj taka naklejka. Jest Matka Boska z wilkami na tle wioski. I jeszcze jest jedna naklejka, Matka Boska z wilkami w lesie. Także trzy w sumie takie, trzy motywy Matki Boskiej, ewentualnie takie z koszulką. Te świeczki jeszcze są, można je jeszcze u nas tutaj nabyć i są one wysyłane. Jest również makaron. Makaron, który robię do sezonu ogrodowego. Jak mi się nie zacznie robota w polu, to robię makaron i praktycznie no jest on na bieżąco. Czasem trzeba troszeczkę poczekać, bo nie jestem w stanie zrobić tyle, bo tutaj no to też wszystko zależy od czasu, jakie inne jeszcze pracę wykonuję. Także można powiedzieć, że to jest seria limitowana, na którą czasem trzeba tydzień poczekać, bo niestety nie mam od ręki, nie jestem w stanie tyle tego narobić. Oprócz tego, co tutaj pokazałam, jeszcze można zamówić, to już nie są moje wyroby, to robi moja koleżanka na szydełku, takie koszyczki wielkanocne, krochmalone, sztywne i aniołki. Anioł jest też dosyć wysoki, no nie wiem jakiej to jest wysokości, no ale tutaj widzicie, no gdzieś tyle będzie miał, musiałabym zmierzyć linijką. Także to też ewentualnie można zamówić, bo koleżanka takie rzeczy robi. Te produkty można nabyć. Nie zawsze one są, tak jak mówię, tutaj kontakt do mnie będziecie mieli w opisie. Podam numer telefonu, także kliknijcie sobie, kto jest zainteresowany, palcem w tytuł i tam pojawi się numer telefonu tutaj do nas. Przy czym też, słuchajcie, od razu podkreślę, że może być taka sytuacja, że nie odpiszę od razu na SMS-a. Mogę odpisać po kilku godzinach, po dniu, może nawet dwa dni, bo SMS-ów przychodzi bardzo dużo i później odpisuję według kolejności, jak gdzieś tam troszeczkę wygospodaruję czasu. Także tutaj no, proszę Was o cierpliwość. Na pewno odpiszę, chyba że gdzieś jakaś awaria telefonu, bo też taką sytuację miałam, jak spłynęło mi za dużo SMS-ów, to część się zblokowała, w ogóle do mnie nie dotarły i nie mogłam już w związku z tym na te SMS-y odpowiedzieć. Także słuchajcie, na chwilę obecną można nabyć świeczki, gromnice, makaron,
zamówić takie koszyczki czy aniołki. No i jeżeli zostaną, to jeszcze może coś z wegety lub tej jarzynki, bo jeżeli chodzi wegety lub jarzynki, tak. Bo jeżeli chodzi o przyprawę z prawdziwków czy tą do mięs, to już jej nie mam, bo nie mam już prawdziwków ani suszonej papryki, także te są już w ogóle niedostępne. No i ewentualnie troszkę słoików, bo reszta, no to mówię, to tylko w sezonie. A jajka to odbiór osobisty prosto z gospodarstwa, bo jajek nie wysyłam. I tutaj wiem, że były takie sygnały do mnie, że gdzieś ktoś Wam wysyłał, jest wszystko ok. Ja jajek nie wysyłałam i chyba raczej próbować wysyłki z jajkami nie będę, bo dojdzie do Was, obawiam się, że jajecznica niestety. No i to by było tyle, taki szybciutki informacyjny odcinek dzisiaj. W kolejnych odcinkach będą już ciekawostki, takie, które możecie wykorzystać sobie w ogrodzie, żeby pięknie plonowały warzywa, żeby doczekać się zdrowych tych warzyw. Będą te odcinki dosyć wcześnie się pojawiały, z tego względu, żebyście mogli zdążyć się przygotować, ewentualnie wdrożyć u siebie na ogrodach, bo w tamtym roku robiłam to na bieżąco i to było często przy późno dla wielu osób, bo już coś żeście zastosowali, bo już mieliście wysadzone. Także takie odcinki będą zdecydowanie dużo wcześniej. Powiem bardzo dużo ciekawostek o popiole, na co wpływa, na choroby, na szkodniki, jak właśnie dzięki popiołowi zwalczać mrówki. W tamtym roku robiłam testy, jeszcze nie mówiłam o tym, bo chciałam sprawdzić, być w 100% pewna. Tutaj dzięki popiołowi udało mi się zlikwidować wiele takich niefajnych rzeczy w gospodarstwie, ale to odcinki będą o skorupkach jajek, o skorupkach, o łupkach z cebuli, czosnku, ale to wszystko będzie na bieżąco, także śledźcie kanał, a wszystkiego się dowiecie. A dzisiaj życzę Wam zdrowia, radości, wyjścia na dwór, bo jest przepięknie. My dzisiaj z Edziem, który stoi za kamerą, też ruszamy w teren. Coś dla nas musi też być, dla naszego ciała i samopoczucia, także Was też zachęcam. No i co, kochani, trzymajcie się, do następnego!